Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich i zapraszam na Speedrun 4.0, gdzie gram na 10 minut i komentuję swoje posunięcia. 1851 ranking już dosyć spory. Spróbujemy grać D4 dosyć ostrym schematem D6. Tak też można, może goniec G5 i szybkie E5 nastąpi? Raczej nie. Raczej nie, tutaj zawodnicy już wiedzą o co chodzi. Tego skoczka od razu zbiję, żeby przeciwnikowi zepsuć pionki i zagram posunięcie E6. No cóż, mówiłem, że zagram ostro, ale ostro raczej nie będzie, bardziej technicznie, choć zobaczymy jak się też to rozwinie. Tutaj ten plan ze skoczkiem E2 na F4 jest dosyć ciekawy i tak naprawdę mocny, bo skoczka jak będziemy chcieli atakować przez G5, to on się fajnie na H5 może ustawić, ale przy okazji też król może mieć problem. Tutaj skoczek D2, figury, czyli skoczki trzeba wyprowadzić dosyć szybko, bo jeżeli nastąpi ruch D5, to zawsze przez C4 można tutaj skoczkiem też fajnie wspomagać, ale też gońcem oczywiście. Głównie też chodzi o to, że po hetman B6, no chodzi o to, żeby ten skoczek po prostu już swobodnie grał, ale zawsze B trzymam w razie czego. Plan będzie pewnie F5, więc zagramy goniec D3. Nie pozwolimy mu zagrać F5. Możliwe, że nastąpi G6 z planem F5 i po G6 zagramy H4, H5. Może na tym będzie polegała ta nasza ostrość. Zobaczymy. A czy tu nie pojawia się pewna opcja skoczek E6? Może bicie, może hetman? Hetman chce tu wejść. Aha, skoczek F8 wszystko broni. Nic się nie stanie. Za dobrze by było. Dobra, jedziemy z ruchem H4, tak żeby potem zagrać H5, żeby ten skoczek na G6 nie miał miejsca. I tyle w temacie. Następnym planem to będzie hetman F3. Prawdopodobnie ten skoczek świetnie się teraz tu wpisuje w obronę króla, bo zrobię za chwilę roszadę, więc zagram sobie tu. I będę tam spokojnie przeciwnika męczył. Oczywiście może być też ruch skoczek E6, więc wtedy i tak tym hetmanem sobie pewnie zagram. Jest posunięcie F5. No dobra, tak jak powiedziałem, tak będzie. Trzeba się trzymać swoich tutaj planów, więc hetman F3. Zobaczymy. Na razie pozycja jest, myślę, że ok, przyjemna. Goniec na G5, w porządku. Myślę, że G3 tylko i wyłącznie dlatego, żeby dać sobie opcję po wybiciu, żeby odbić pionkiem i otworzyć tutaj sobie linię. Bo już długa roszada jest w zanadrzu i będę ją chciał wykonać. Moment. Aha, bo ja też miałem taki ruch jak skoczek na H3, tylko zapomniałem, że jest obrona. Chodzi o to, żeby atakować też tu pionka. Ale to by się u niego i tak trzymało po hetman na F6. Jakbym zagrał tutaj, to hetman F6, więc by bronił tych dwóch rzeczy. Jest hetman B3, B6, no to robimy od razu długą roszadę. Też miałem możliwość w sumie taką, żeby zagrać, żeby atakować tu pionka, a potem zagrać tu i bym chyba zdobył pionka tego. Jakbym miał dużo czasu, grał partię klasyczną, pewnie bym to bardzo mocno rozważył. Ale z praktycznego punktu widzenia lepiej chyba od razu zagrać długą roszadę i mieć z bańki, więc teraz grożę takim posunięciem. A jeżeli on zbije mi skoczka, no to wtedy chyba nawet hetmanem zbijam, bo atakuje i tutaj, i tutaj. Wzięcie pionka za friko w takiej dosyć statycznej pozycji będzie zawsze na plus. Hetman na A5, tak rozważałem to posunięcie. On chce się dobić tutaj do pionka. Myślę, że ha, bo jak zagram tutaj, to on mi B5 i będę miał zaczepkę. Tego nie chcemy. Tego bardzo nie chcemy, więc zastanawiam się nad czym ja się zastanawiam, powiedzcie mi. No zastanawiam się nad tym mimo wszystko, ale może król B1, a jeżeli goniec tu, to może tu. Może mieć to sens. Król B1. Król się obroni na razie sam. Goniec na E6. Zawsze mogę odbić, tu wyprostować mu pionki. A, on inne ma plany. Zobaczcie, on ma plany takie, żeby oddać tutaj pionki, więc chyba zmienię koncepcję gry i po prostu te pionki zacznę zbijać. Jak daje, to biorę. Nie boję się jego ataków, dlatego że tutaj figury są blisko i mogę się zawsze fajnie zasłonić. Jednego pionka sobie hapnąłem, więc jeżeli on mnie nie zaatakuje, nie da mi mata, to znaczy nie zaatakuje mnie w sposób taki matowy, no to jest mój, no i tyle w temacie. Myślę, że teraz nawet mogę zagrać skoczkiem na B3. To na pewno będzie dobry ruch. Ten skoczek już tutaj spełnia fajną rolę. Goniec świetnie broni. Hetman raczej musi iść na A4. I kolejny pionek jest do wzięcia. Możliwe, że zagram tutaj skoczkiem. Jeszcze się zastanawiam, czy ja złapię wtedy hetmana tu. Jest szansa. Spróbujemy złapać hetmana. Niech będzie skoczek na D5. Jeżeli zagra wieża,
To wtedy hetman zbija tutaj. Ten goniec trochę mi przeszkadza, ale to się chyba też trzyma. Dokładnie. Wieża tutaj, tu się broni, zbijam. Jeżeli on zagra tu, ja tu, jeżeli on tu, ja tu. No nie mam też innego wyboru tym hetmanem, jak zbić na razie drugiego pionka już. Więc to jest na plus. Zawsze mogę też chyba odejść hetmanem na e5 po takim zagraniu. Hetman e5 też jest ok, bo kolejny pionek jest do wzięcia, a on mnie już tutaj nie zaatakuje. Dobra, idziemy tak i grożę w ogóle tutaj, hetman tu, a 3 on ucieknie tu. Ale już mam dwa pionki. To już jest bardzo dużo. Tutaj gość powinien być zaorany. Jeszcze, aha, tutaj jest opcja, ale nie, to wtedy mam taki ruch i spokojnie sobie uciekam wieżą, więc dokładnie, tak się też dzieje. Moi drodzy, ale pojawia się kolejna opcja, goniec bije tu, poczekajcie, gram tak. Gram tak, najpierw atakuję hetmana, wieża jest może do wzięcia, może nie, i zbijam tu, a nie, mata nie ma, co ja gadam, przecież skoczek broni. Tak czy siak, to wszystko pasuje. Mam tutaj przewagę w pionkach. To jest tylko jeden atak na wieżę. Co? No to A3. Będziesz musiał tym hetmanem uciec albo na D6, albo na E7. Myślę, że to będzie bardzo prosty wybór dla mnie. Mianowicie, żeby wymienić hetmany. Jak te hetmany wymienię, to sprawa się jeszcze bardziej uprości. Cyk, cyk. Mamy to. I teraz tak, jak zbiję tu, a mogę zbić. To wezmę trzeciego pionka. Ten jest broniony, więc jak zagra tak, to nie muszę skoczkiem uciekać, tylko ucieknę sobie wieżą. Goniec na F3. Istnieje takie posunięcie później, jak na przykład zagram tak, odejdę, on weźmie pionka. Jeden pionek, mogę go oddać tu, poza tym następny wisi. Okej, okay, no to odchodzę sobie wieżą na E1. Mógłbym też na H2, ale to myślę, że mnie i tak tutaj urządza bardzo. Dobra, zaatakował, no to spokojnie co? Tędy nie, bo tam wieża C8, uciekam sobie tak. Potem skoczek C5, mam przewaga ogromna pionków. Nawet wezmę jeszcze jednego, jeżeli przeciwnik mi będzie chciał go zaatakować. Mogłem też goniec na E2, ale myślę, że to nie zmienia tutaj w ogóle oceny pozycji. On dokładnie on będzie chciał tu atakować. Biorę kolejnego pionka. W ogóle jakby on nie wziął tego pionka, to miałbym strasznie dużo tych pionków do przodu. Gram tak, oczywiście, kolejny jest do wzięcia. Ciekawe, czy udałaby mi się sztuka zbicia wszystkich jego pionów, o ile by się wcześniej nie poddał. To bardzo rzadki byłby temat na pewno, ale ma możliwość wzięcia tego. Tylko pewnie on tego nie rozważa, bo dostanie strzałkę tutaj, tutaj trzeba będzie to wszystko wymienić i napierać. Słuchajcie, on nie chce mi. Zagramy tak. On nie chciał mi zbić. Podstawiłem. Podstawiłem na C5, bo się zapatrzyłem za bardzo na to, żeby zachować pionki. Podstawiłem figurę, dokładnie. Okej, okay, ale nadal pozycja jest miodzio. Zdobywam kolejnego pionka. Trochę, tak, trochę przesadziłem. Przeoczyłem tą taktykę, bardzo prostą zresztą. Tutaj, no tak, no bo wieża jest niebroniona. No właśnie, przez to moje gadanie tutaj złożyło się tak, że podstawiłem. Ale tych pionów jest tak dużo, że ta pozycja dalej jest wygrana. Tylko już troszkę trzeba się wysilać. Myślę, że odejdę sobie tutaj, żeby gońca z obowiązku bronienia G4 uwolnić. Odejdę gońcem. Mam tutaj bardzo dużą swobodę też gry, więc na spokojnie. Tak, on będzie chciał tutaj trzasnąć. Myślę, że zagranie królem tu będzie jak najbardziej ok. Będziemy się bronić. Właśnie o tego typu posunięcia trzeba bardzo przewidywać. Inaczej, podoba mi się posunięcie skoczek na E4. Jakby się wymieniło, to super. Dokładnie, tutaj będzie się to wszystko dobrze trzymać. On planuje coś w tym stylu. Myślę, że co? Myślę, że zagram tak. Moment, moment. Jak zagram tu, to on mi trzaśnie tu.
Wieża na G1. Wieża na G1. Teraz tak. Tu poświęceń nie ma, bo bije. Poświęcenie tu też nie działa. Gońcem też nie działa. Zawsze skoczek się obroni. Wieża dobrze broni. Ok. Właśnie, jest G6. Tutaj sobie zagramy chyba po prostu tak. Zagramy sobie po prostu tak. Tego gońca wymienimy. Jak będzie bicie, bicie to z szachem. Więc ilość pionków tu na pewno gwarantuje mi dużą przewagę. 2, 4, 6, 8, 8 na 3, 5 pionków więcej. Dobra, wymiana. Tu myślę, że nawet tak zagrać mogę. Dokładnie, bo wieża nie bije mi tutaj, bo bije. Jak mi zagra wieżą na B3, to nawet mogę, nie wiem, zagrać C5, D5. D5 w sumie też jest dobre. Skoczka nie puszczę, tu zaraz dokładnie tak to się trzyma. Okej, niech będzie D5, tak po prostu. D6 grozi. Bo jeszcze pod uwagę trzeba wziąć coś takiego jak bicie tu, ale on nie może zagrać tutaj, bo bije wieżę, tak sobie to ułożyłem w głowie, więc trzyma się to na pewno. No, skoczek może wyjść oczywiście, no to bicie na pewno nie jest rozpatrywane. Ojej, zobaczcie, kolejnego pionka mi oddaje. Kolejnego pionka mi oddaje. Tych pionków całą masę wziąłem. Szósty pion więcej. To jest bardzo rzadki spotykany widok. Bardzo rzadko spotykany widok, moi drodzy. Bardzo dobrze. No to zagram D6 od razu na tego gońca. Skoczek na E4 stoi wyśmienicie. Goniec nie może tutaj ruszyć. Zastanawiam się, co nad tym biciem. No to jednego pionka będziesz mógł mi wziąć. No, G7 grozi. Jednego pionka mi weźmiesz. Dobra, i teraz co? Tym. Aha, skoczek wejdzie na E6. Puściłem skoczka. No nie można mieć wszystkiego. Okej. No to co? Chyba idziemy tutaj pionkiem na C5, na C6. 2, 4, 6. 7 pionków więcej. 7 pionków za figurę. Kto miał taki wyczyn, słuchajcie, nie wiem, ale jest to rzadki widok. Idziemy C6 i C7. Już te dwa pionki za figurę trzeba oddać i będzie w ogóle prosto grać. Ale no na pewno można się troszkę zestresować jeszcze tym, że ta figura została na C5 wtedy wzięta, jak pamiętacie zapewne. No ale w tym momencie po prostu idę C7. Realizuję szturm pionków, które pozwolą mi tutaj spokojnie tę partię dowieść na swoją korzyść. Oczywiście goniec na F6 to dostanie plombę. Pójdę tym, wieża już będzie musiała uciekać, więc w tym wypadku tutaj wystarczy jedna solidna obrona punktu B2. Wieża na D2 się bardzo przydała. Ok, goniec tutaj to nie ma znaczenia. Idziemy tak, C7. I już wieża musi się odkleić od wieży B3, więc materiał jest zdobyty przez nas. Atak Trompowskiego. W sumie ciekawy, zaczepny debiut. Warto się z nim zaznajomić. Na pewno, żeby trochę poszerzyć swój warsztat szachowy. No w tym wypadku zadziałał fenomenalnie, więc jesteśmy zadowoleni. Zwróćcie też uwagę, że te partie trwają dłużej już w tym speedrunie. Ranking jest wyższy, więc zawodnicy są bardziej wymagający i mniej podstawiają w tym, ale atak Trompowskiego dał radę. Moi drodzy, mamy zwycięstwo i szukamy sobie kolejnego przeciwnika. 1886, przeciwnik, posunięcie E4. No dobra, niech będzie C5. Zagrajmy obronę sycylijską. I D6, czyli wariant, planuję wariant Najdorfa z atakiem, skoczek na C3 i klasycznie A6. Mamy wariant Najdorfa obrony sycylijskiej. Posunięcie A3, no taki ruch na pewno też jest. I teraz tak, myślę, że po prostu E5. Ja lubię to posunięcie grać, to jest taki ruch bardzo ok. Walczymy po prostu w centrum i atakujemy tego skoczka. Goniec na E7, tak po prostu, potem goniec na E6.
A, chyba, że zagrał mi pierwszy to posunięcie. Robimy roszadę. Tak, tu jest walka przede wszystkim o punkt D5, więc trzeba troszkę inaczej do tego podejść, ale goniec E6 tu raczej zagrać trzeba. Dokładnie, goniec na E6. Jak wymiana, to wymiana. Ten pionek z F na E6 będzie stał bardzo dobrze. Będzie bronił kluczowych pól w centrum i nie pozwoli przeciwnikowi na harce. Ale jednak, zobaczcie, przeciwnik rusza inaczej. Dobra, zbijam na D5, bo jeżeli odbije skoczek, to zbijam pionka na E4. Więc on będzie musiał odbić pionkiem, żeby pionka nie stracić. A wtedy pionek D6 już ma względny spokój i zaczniemy sobie realizować. O, jednak wolał oddać pionka, ok. Może to jest sposób też na ostrzejszą grę, ale to rozwiązanie mi bardzo odpowiada. No i teraz tak, skoczek stoi dobrze. Jeżeli hetman D3, to... Ups. Haha, podstawiłem! Krzysztof, ty naprawdę podstawiłeś. Dobra, słuchajcie, podstawiłem jakość. Ok, podstawiłem jakość. Tak się tutaj cieszyłem. A jednak nie masz czego. No dobra, muszę wyprowadzać sobie skoczka. Mam jakość mniej. Ajajaj. No i będzie trzeba wychodzić z wora. No ale za pionka chociaż. Chociaż za pionka. Marne to pocieszenie. Ale zawsze jest. Dobra, teraz tak. F5 chodzi mi po głowie. Tu dostanę szacha. Trzeba... co trzeba? A może D5? Może D5. Właśnie. D5 wygląda zacnie. Tak, żeby on mi się tu nie wbił. C3. No dobra. Czasem jak ktoś zdobywa jakość, to czasem luzuje trochę. Zagramy F5. Mocniej. Tutaj przydałoby mi się wieżą na D1 zagrać. Na D8 znaczy, ale nie mogę. Ojejku, słuchajcie, ale podstawiłem. Jednak te bicie na E4 spowodowało, że dostałem tutaj figurową plombę na skrzydle. Faktycznie. Nie było to dosyć przyjemne. Trzeba uważać. No tak, ale tu się chyba póki co wszystko trzyma. Moim planem jest zagranie hetmanem na E6, żeby ładnie te pionki scalić, ale też troszkę w tego gońca strzelać. No i tą wieżę oczywiście uruchomić. Dobra, idziemy hetmanem na E6. Tu się broni, tu się broni. Wieża C1. No to już widzę, że jego ruchy nie są jakieś wybitne. Oczywiście jakiś C4 będzie planował. Moim celem nie wiem, czy jest zbicie tego pionka. Pomyślimy. Pomyślimy. Możliwe, że przepchanie będzie dobre. No ale ten goniec niech już się martwi o swoje życie. Właśnie w takich sytuacjach tutaj nie muszę za dużo też, znaczy nie muszę, muszę analizować, ale chodzi o to, żeby... wieża F8, muszę wstawić wieżę, po prostu muszę, ten pionek może mieć problem. G5, G4, F4, taki plan byłby świetny, żeby tam do F3 się dopchać. Dlatego zagrałem wieżą. Możliwe, że on wieża D1, tą albo tą. I do tego pionka będzie mi się dobierał. Pytanie, jak ja mam skoczkiem zagrać? Zaraz, skoczek tu, skoczek tu, skoczek tu. What? To wszyscy są szczęśliwi teraz. Goniec na C5. No to teraz jest świetnie. Goniec tu celuje w F2. Za chwilę zagram wieżą na F7 i goniec z C7 pożegna się z życiem swoim. A tutaj chciałeś i tutaj chcesz. Muszę tak. On tu. Tu, tu. Aj, to jeszcze nie jest takie proste. No, muszę przyznać, że to nie jest jeszcze takie proste. Jednak taktyka weszła. Zbyt optymistycznie podchodzę do tego. Tutaj też nauka dla nas wszystkich, dla mnie również. Że jednak trzeba spokojnie, znaczy spokojnie, no trzeba bardzo, bardzo uważać. No dobra, ale gość mi wyświadczył przysługę. Wieża F7, jestem szybszy. B5 powinno iść od razu, czyli zahaczanie się o słabe punkty. Tam, gdzie można. Wybił. Okej, on myśli, że mi odzyska figurę poprzez F3, ale skoczka G3 pewnie nie zauważył na samym końcu. F3, skoczek G3. Dokładnie.
teraz poszło gładko. Wieża F6, wieża H6. Mam szach na E8, to oczywiście wieża F8. Ale się porobiło. No to tak. Bo jak wieża da szacha, królew 7, to wieża H6 grozi mat. Goniec z ukrycia, pilnuje G1. To jest chyba mat taki trochę nieunikniony. Nawet chyba hetman C6 działało dobrze. Ok. Szukamy sobie kolejnej partii. 1903 przeciwnik. No to jeszcze raz poprawmy te C5. Spróbujmy zagrać teraz porządniej. D6, C3. Ok. No to skoczek na F6 od razu z atakiem na pionka. Hetman C2. On chce zagrać tutaj D4 koniecznie. No i teraz pytanie, czy tak? Ale moment. Goniec G4. A dlaczego nie? Dlaczego nie atakować skoczka i zepsuć mu strukturę? No dobra. To skoczek C6. Grajmy proste szachy. No i E5. Po prostu. Pionki do centrum chcę wstawić w gońca. Jaka tu jest filozofia? Nie wiem. Prosta gra. Oczywiście roszada po H3. Oczywiście już tego skoczka nie chcę zbijać, tylko sobie ucieknę. Tutaj jak mnie zaatakuje, to nawet chyba i dalej. Może od razu dalej w sumie, żeby skoczek G4 tu nie zagrał. Nie, no chyba tu. Bo nawet jak tak, to bym może tego gońca zostawił. G4 idzie na mnie ostro. Ma prawo. To my też idziemy do centrum. Jak ktoś nas atakuje na skrzydle, to my staramy się odpowiadać w centrum i to świetnie działa. No, pozycja czarnych teraz jest miodek. Miodek, panie profesorze. Za szybko on tutaj pograł. Jakoś tak dziwacznie. To ustawienie tak właśnie w Sycylu trochę jest dla niego chyba zbyt słabe. Wieża C8. Ja jeszcze tego gońca nie chcę zbijać. Wykorzystam może fakt takiego posunięcia, bo jak bicie tu i tu. Właśnie. Pytanie, czy ja nie mogę spróbować jakoś tam zaatakować. Hetman A5 z opcją bicia i tam strzałki. A, tutaj dostałem plombkę. A tutaj. Trochę tego chyba nie przeanalizowałem. Dobra, wracam, bronię i najwyżej zagram B5. Chociaż tam były ciekawe ruchy, skoczek T4. Ok, B5, on zagra tu. A ja tu. Na F4 znalazłem świetną placówkę. Bardzo dobrze to się broni. Goniec do wzięcia. On się tu gdzieś wysypie, jestem przekonany. Ja mogę jeszcze wzmocnić pozycję grając wieża D8. Dobra. Okej, okay, wieża D8. Nawet nie zbijam. Czekam. On ma ciasno, to on ma problem i niech on sobie z tym problemem postara się sobie radzić. Ja nie muszę i to jest fajne. Dobra, idzie pionkami. Czy nie wie co grać, to idzie pionkami. Teraz pytanie, czy tutaj? Chyba tak. Z uwagi na to, że C4 już nie ma i mi goniec nie atakuje hetmana, a osłabiał się wtedy w słabe pola, znaczy osłabiał się pola B4, D4, a grozi taki ruch. A jeżeli B3, to też jest w grze. Chyba B4. Tutaj, to tutaj. Może tak od razu? Właśnie, skoczek D4. O, klasyczne chyba podejście, bo jeżeli bicie, to bicie, on się zasłoni, tu otworzymy trochę linii. Tak, to będzie świetnie wyglądać. Tu już przechodzimy do konkretów. Miękko zagrał przeciwnik, bardzo miękko. A wybił skoczkiem w ogóle, to jeszcze gorzej dla niego. Okej?
Goniec tu już może mi się nie przydać. Zbijemy to od razu. I bierze C3. No tak może zagrać, to wtedy tu strzałka. Dobra. Tak? Cały czas jak tu, to tu. A, zbiłeś mi tutaj, okej, okay, to tak, no to dobra. To już jesteśmy w domu po czarnych polach, go tam zajeżdżamy. Tutaj chyba, ojejku. Ależ to wygląda. Ależ gość jest ścieśniony. Hetman B4 z opcją bicia. Oczywiście jest goniec też na D5. Może A4, A5, A4. Może nawet, nie wiem, hetman C5. Zobaczymy. To tutaj. I z matem na B2. Poszło gładko. Moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.